Karolina Olszewska jest już w finale ogólnopolskiego programu You Can Dance Nowa Generacja. W odcinku półfinałowym zatańczyła widowiskowy duet z Tymkiem Sobczykiem do muzyki z filmu Piękna i Bestia. Jurorzy po wystąpieniu kryli swojego wzruszenia i podziwu dla tego wykonania, a przewodniczący jury Agustin Egurola podkreślił, że Karolina po raz kolejny pokazała, że finał You Can Dance nie może odbyć się bez niej. Przewodniczący jury zwrócił uwagę, że nie miała łatwego życia w tym programie. Przez ciągłe wykonywanie solówek musiała udowadniać, jak doskonałą jest tancerką. Karolina jest wybitnie zdolna, ambitna, bardzo pracowita i skromna. Swoje umiejętności taneczne szlifuje w Akademii Tańca i Ruchu Soul Dance w Dębicy, do której trafiła mając 3 lata. Jej trenerzy podkreślają, że jest tancerką niezwykłą, wyjątkowo zdolną, zorganizowaną i pracowitą. Niebywały talent, niezwykła charyzma, pracowitość, determinacja. Nie pamiętam takiej sytuacji, żeby Karolinę nie było na treningu, ponieważ ma urodziny koleżanki, czy też zaplanowała sobie coś innego, tak? Trening i taniec był zawsze dla niej najważniejszy. Karolinkę w sukcesie wspiera wiele osób. Jeśli się pochodzi z małego miasta, takiego jak Dębica, w takiej dziedzinie jak taniec, uważam, że musi być wspierający rodzic. I Karola ma to szczęście, że ma mamę, która robi dla niej naprawdę wszystko, jest zawsze obok i mega jestem za to wdzięczna i dziękuję też mamie Karolki za to poświęcenie, za to, że że tak to wygląda, jak wygląda, że zawsze jest i wspiera i dzięki niej Karola może tak cudownie się rozwijać. Nasza szkoła też włożyła dużo serca i pracy też oczywiście nasi instruktorzy w rozwój Karolki. Myślę, że mamy teraz taką ekipę instruktorską, która wyciąga z dzieci po prostu maksymalnie ile może, żeby one po prostu się tak właśnie rozwijały. Karolina jest już o krok od wygrania programu You Can Dance Nowa Generacja. Bardzo potrzebuje naszych głosów. Ja serdecznie proszę Państwa o głosowanie na Karolkę, ponieważ naprawdę nikt tak jak ona nie zasługuje na tą wygraną. Tak jak mówię, ona poświęca całe życie tańcu, swojej pasji, ona to kocha. Ja myślę, że osoby, które oglądają program, widzą też, tak? Widzą, jakie to są umiejętności, jaka to jest osoba, tak? Przy tym całym jakby show, które się odbywa teraz, ona pozostała nadal taką osobą, jaką była, niezwykle skromną, wrażliwą, koleżeńską, naprawdę. Warto zagłosować, bardzo Państwa o to prosimy. Trójeczka pod numer 7350 i tak naprawdę wszystko jest w Państwa rękach teraz. Pozwólmy spełnić młodej dębiczance jej marzenia. Wysyłamy trójkę pod numer 7350.